Gmina Czernichów słynie z pięknych akwenów i góry Żar. Narciarze i snowboardziści doskonale znają ten stok. Nie trzeba jednak czekać do zimy, by móc poślizgać się na desce. Trawiaste stoki zachęcają do uprawiania mountain boardingu. Co to takiego? Jest to taka specjalna deska z kółkami, która daje nam bardzo wiele możliwości. Jeżeli jeszcze ktoś nigdy nie jeździł, fajnie jest zacząć uczyć się jeździć latem. Mountainboard jest sportem miłym, łatwym i przyjemnym. Kto woli inne atrakcje, powinien zajrzeć do Trolandii, leżącej przy dolnej stacji kolejki na Żar. Park linowy jest dla wszystkich, dla całych rodzin. Mamy park mini, czyli Zolandia, i dla dorosłych mamy trasy wysokie. U nas w parku są trzy. To, co wyróżnia nasz park, to to, że znajduje się w naturalnym terenie, a nie jak to bywa w innych parkach na balach. Jest to bezpieczna dawka adrenaliny dla każdego. Walory Góry Żar odkryli przed wielu laty lotnicy. W 1936 roku powstała tu szkoła szybowcowa i działa do dziś. Niewiele jest tak pięknie położonych lotnisk jak to na Żarze. Z łatwością można obserwować szkolących się pilotów i doświadczonych mistrzów. Łagodne stoki i doskonałe warunki termiczne sprzyjają również paralotniarzom. Słoneczne popołudnie, niebo aż roi się od barwnych skrzydeł.